Nazywam się Radosław Wąsewicz i pomagam ludziom podnosić jakość ich życia. Czy spotkaliście się już z produktem niskiej jakości? Jest to bardzo denerwujące co najmniej. Na przykład wracacie do domu po pracy, chcecie odpocząć, się zrelaksować, siadacie w miękkim fotelu, włączacie telewizor, żeby obejrzeć kolejny odcinek ulubionego serialu. Ale niestety, dźwięk nie działa. Wasz telewizor jest lekko przestarzały, ma niską jakość. Jeśli coś ma niską jakość, to wartość tego czegoś też spada. I wtedy najchętniej byśmy rzucili w taki telewizor młotkiem, albo wyrzucili go za okno, kupili sobie nowy. Tak jest z życiem ludzi. Zobaczcie, że niektórzy mówią, że życie ich jest nic nie warte i ludziom niektórym się nie chce żyć. Dlaczego? Dlatego, że ich życie jest niskiej wartości. Jak możemy zadbać o wysoką jakość naszego życia? Ktoś powie, no potrzebna jest kasa, pieniądze, wtedy kupię sobie nowy telewizor z lepszą jakością. Ale czy to rzeczywiście tak? Jeśli ktoś kupuje telewizor, go podłącza do prądu, czy on od razu automatycznie działa i od razu tam jest, pojawia się wasz ulubiony serial? Nic podobnego. Potrzebna jest wiedza i umiejętności, żeby wszystko tam nastroić w nowym telewizorze. Potrzebna jest instrukcja, teoria, ale też praktyka. Czasami prosimy kogoś z zewnątrz, jakiegoś specjalisty, ktoś, kto się na tym zna, żeby on pomógł nam uruchomić nasz nowy, wysokiej jakości telewizor, za którego wyłożyliśmy tyle kasy. Zobaczmy, że w naszym życiu jest podobna sytuacja, że mamy kilka sfer, nawet jeśli jedna sfera nie działa, to jesteśmy nieszczęśliwymi ludźmi. Mamy pracę, zarabiamy pieniądze, ona nas satysfakcjonuje, ale nie mamy przyjaciół, mamy rodzinę. Albo mamy pracę, przyjaciół, rodzinę, nie mamy zdrowia. A więc jest kilka różnych sfer, o które musimy zadbać, ale tak naprawdę musimy zadbać o siebie. Bo jesteśmy autorem naszego życia i my mamy największy wpływ na jakość naszego życia. A więc jak zrobić, żebyśmy my sami byli wysokiej jakości? Pamiętacie wyrażenie złoty człowiek? Złoto jest czymś bardzo pożądanym. Złoto jest metalem cenionym. Ono ma takie szczególne właściwości. Jest to taki unikalny metal. Jest to metal szlachetny. I człowiek też może być człowiekiem szlachetnym. Jeśli człowiek przejawia odpowiednie cechy, ma odpowiednie zachowania, przyzwyczajenia, ma swoją godność, są ludzie szlachetni i tacy ludzie mają super fajnych przyjaciół. Takich ludzi szanuje żona, szanują dzieci. Z takimi ludźmi wszyscy chcą mieć do czynienia, bo to są bardzo pożądani ludzie. Jest deficyt na złoto, zawsze był i będzie. I na ludzi szlachetnych też zawsze będzie deficyt. Tacy ludzie, z takimi ludźmi się chce prowadzić interesy, chce się mieć takiego partnera, chce się słuchać takiego pracodawcy, ponieważ to jest człowiek szlachetny. Dlatego zadbajmy o jakość swojego życia, zadbajmy o jakość własnej osoby. Zapraszam do oglądania moich filmików, zapraszam do komentowania, do dyskusji, do konsultacji, do wspólnych treningów. Zadbajmy o wysoką jakość naszego życia, wtedy będziemy naprawdę usatysfakcjonowani swoim życiem. Z Wami był Radosław Wąsewicz, trener rozwoju osobistego.